Witajcie kochani, już na wstępie gorąco Was zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, a także zalajkowania filmu. Oczywiście do subskrypcji zapraszam te osoby, które jeszcze tego nie zrobiły. Zdecydowałam się poruszyć akurat ten temat, dlatego że po raz kolejny zapytała mnie o tę kwestię jedna osoba, bowiem nagminnie napływają do mnie pytania, jak udało Ci się to utrzymać? Jakim cudem nie masz jojo? Ja tak naprawdę nie zastanawiałam się nad tym. Odpowiadałam oczywiście, że ja ratuję się sportem, bo wszyscy się dziwią, jakim cudem utrzymuję efekty tego ostatniego odchudzania, kiedy Wam mówię szczerze, ile tak naprawdę jem, ale zauważcie, że ja nawet opowiadając o tych 10 tygodniach, podczas których schudłam i mówiąc o tym, ile, nie tyle ile, ale co ja jadłam wtedy, dopiero w tym tygodniu zaczęłam rozkminiać, dlaczego ja w sumie nie przytyłam, bo przecież naprawdę nie odmawiam sobie niczego. No i doszłam do wniosku, że oczywiście sport to jedno, ale czasem zdarza mi się zapomnieć o tym sporcie. Nie zapomnieć, ale po prostu, tak jak już Wam mówiłam, mi jest bardzo ciężko rozpocząć trening. Kiedy już rozpocznę, nie mogę skończyć, ale często właśnie lenistwo jest tak wielkie, że nawet ta świadomość, rzuć się na tematy, to zrobisz ten trening z przyjemnością, mimo to nie pomaga mi w rozpoczęciu tego treningu i często kończy się tak, że w ogóle go nie rozpoczynam. Bywa tak, że ja przez 2 tygodnie w ogóle nie ćwiczę, a jem co chcę. I dlaczego nie tyję? Na szczęście znam odpowiedź na to pytanie i nie jest to odpowiedź jednolita, bowiem jest kilka kwestii. Przede wszystkim umięśnione ciało. Gorąco Was zachęcam, jeśli nie widzieliście jeszcze tego vloga na moim kanale dotyczącego metabolizmu. Tytuł bodajże brzmi Uzyskaj metabolizm osoby naturalnie szczupłej. Tam mówię o ogromnej roli masy mięśniowej w utrzymaniu sylwetki. Zatem umięśnione ciało jest tym, co na pewno spowalnia ten proces tycia. Ja oczywiście po 2 tygodniach takiego totalnego niepilnowania się czy ze sportem, czy z jedzeniem, nagle jakbym budziła się z letargu. Jejku, co ja robię? Co ja robiłam przez te 2 tygodnie? I można by się w takim wypadku załamać, jednak po spojrzeniu w lustro widzę, że nic strasznego się nie stało i ten widok w lustrze motywuje mnie do tego, aby przerwać ten stan, nawet nie wiem jak go nazwać, stan totalnego wyłożenia, nie wiem, ale jest to tak jakby przebudzenie się i w ciągu tych ostatnich 2 lat, kiedy już dysponuję taką nową sylwetką, zdarzają się takie 2 tygodnie bardzo często, ale właśnie po około 2 tygodniach zupełnie nieświadomie, nie kontrolując i nie planując tego, zapala się ta czerwona lampka ostrzegawcza i namiastka bodźca włącza się sama. Na początku oczywiście strasznie siebie karałam za to, że jak mogłam przez 2 tygodnie sobie tak totalnie odpuścić? Gdzie ja miałam mózg? Gdzie ja miałam głowę? O co chodzi? Ale teraz już przywykłam do tego, że takie 2 tygodnie raz na jakiś czas się muszą zdarzyć i nie obwiniam siebie tak bardzo, ponieważ jestem nauczona, że nawet w te 2 tygodnie nic strasznego się nie dzieje, a ja spokojnie wkraczam w kolejny tydzień z nową motywacją, z namiastką bodźca albo z bodźcem. Zależy, czy akurat opatrzność mnie nim obdarzy, bo mimo bardzo intensywnych rozważań niestety nie jestem w stanie Wam jeszcze podać krok po kroku, co świadomie zrobić, aby uzyskać bodźca. Ale naprawdę kminię i wykminię, naprawdę przysięgam, że muszę do tego dojść, ponieważ dla mnie osobiście poznanie takiej recepty to byłaby większa wygrana niż nawet 6 w lotto. Zatem konkret, jak udało mi się utrzymać efekty, nie mieć jojo itp. itd. Przede wszystkim oczywiście brak jakiejś rygorystycznej diety, bo gdyby to polegało na tym, to ja już dawno bym miała jojo. Rozwinięcie umięśnienia i coś, na co prawda nie mam wpływu, ale co samoistnie się zapala w mojej głowie i myślę, że to jest tak naprawdę klucz do sukcesu. To, że załącza się właśnie to światełko ostrzegawcze i organizm już być może jest tak nauczony, już być może jest tak wytresowany, że sam z siebie dostrzega, iż coś jest nie tak, że to jest nienaturalne, że być może przewiduje, iż jeśli taki stan rzeczy potrwa dłużej, to później po prostu myślami, obwinianiem własna psychika mnie zakatuje i organizm sam z siebie decyduje o tym, że trzeba to przerwać. Nie wiem, ale na szczęście, kiedy ja się zapominam, mądra, niezawodna podświadomość
sama wyciąga wnioski i działa i bardzo się cieszę, że tak jest, ponieważ ja, jak wiecie, nieraz, za każdym razem chyba już w każdym filmie powtarzam, jaka jestem niezorganizowana, leniwa, dlatego cieszę się, że moja podświadomość to kontroluje. Tak, być może dzięki właśnie sile podświadomości udało mi się utrzymać te rezultaty i tak naprawdę mam ten psychiczny spokój, że mimo iż żyję jak chcę, wcale się nie ograniczam ze swoimi przyjemnościami, to utrzymuję to, na co tak ciężko pracowałam. Nie tak ciężko, bo umówmy się, miałam tego bodźca i poszło z górki w porównaniu do tego, co przeżywają niektórzy w procesie swojego odchudzania. Zatem cóż, oswojenie podświadomości, przyzwyczajenie podświadomości, chyba to, plus oczywiście rozwinięcie umięśnienia i sport. To jest moja odpowiedź, aczkolwiek gorąco zapraszam do obejrzenia vloga pod tytułem Fakty i mity. Tam mówię o sprzymierzeńcach i wrogach odchudzania. Warto mieć tego świadomość i też wdrożyć to do swojego nowego stylu życia, nie odchudzania, nowego stylu życia. Kochani, lajkujcie ten filmik, jeśli ta odpowiedź okazała się bądź okaże się przydatna. Subskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, bądź namawiajcie znajomych, aby zasubskrybowali. Bardzo Was gorąco zachęcam na wszystkie moje media społecznościowe, szczególnie Instagram, na punkcie którego mam pewien kompleks, bowiem ja założyłam Instagram kilka tygodni temu. Założyłam go możliwe, że nawet później niż vlog. Raczkuję tam, mam bardzo mało followersów i bardzo proszę, abyście dowartościowali mnie w temacie Instagrama, nie inaczej jak followując mój profil. Subskrybujcie kanał, lajkujcie film. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i za Wasz cenny, poświęcony czas. Do zobaczenia w kolejnym vlogu, oczywiście na tym kanale. Stay tuned, pa pa.